Cześć, tutaj Tomek Delimat. Witam na kanale 13 Runda i zapraszam na kolejne wydanie Flesza. Wiadomością, która od kilku dni elektryzuje polskich kibiców boksu najbardziej jest oficjalne ogłoszenie pojedynku Lawrence Okoli Michał Cieślak o pas Mistrza Świata WB o wadze junior ciężkiej. Jeszcze w piątek, nagrywając Flesza, zastanawiałem się, czy dojdzie właśnie do takiej walki, czy może Okoli wystąpi w kategorii ciężkiej, co zapowiadał, ale kilka godzin później wszystko stało się jasne. Na temat starcia okoli Cieślak nagram oczywiście jakiś osobny materiał. Na pewno tradycyjną zapowiedź tuż przed, a może jeszcze coś dodatkowego. Teraz chciałbym natomiast podzielić się z Wami dwoma szybkimi wnioskami, które od razu mi się nasuwają. Po pierwsze, spośród wszystkich możliwych obecnie wyzwań w kategorii cruiser pojedynek z okolim wydaje się być tym najtrudniejszym. Ale po drugie, Michał Cieślak daje tu wyraźnie większe nadzieje na sukces niż było to w przypadku Krzysztofa Głowackiego i Nikodema Jerzewskiego. W ostatnich miesiącach sporo było wokół Cieślaka zamieszania związanego z kwestiami promotorskimi, oby zatem teraz żadnych problemów już nie było, tak by Michał mógł z czystą głową przygotowywać się do wielkiej walki. Odbędzie się ona 27 lutego w londyńskiej O2 Arena, a transmisję z gali przeprowadzi Platforma DAZN. Na początku tygodnia zaskakujące informacje napłynęły z kolei odnośnie Saula Alvareza. Obecnie najbliższy walki z Canelo w maju jest podobno Germal Charlo. Jeszcze do niedawna mówiło się, że Meksykanin wykona szalony skok do kategorii junior ciężkiej na pojedynek o mistrzowski pas WBCS i Ilungą Makabu. Wcześniej jako jego potencjalny rywal wymieniany był choćby David Benavides, ale teraz wszystko wskazuje właśnie na Charlo. Jeden z dwójki słynnych braci bliźniaków wciąż jest niepokonany, a od 2020 roku jest posiadaczem tytułu mistrza świata WBC w kategorii średniej. Ostatnio sporo mówiło się jednak o jego przenosinach do dywizji superśredniej, tam z kolei wszystkie pasy zunifikował niedawno Saul Alvarez. Rozmowy w sprawie walki Canelo-Charlo podobno już ruszyły i na ten moment właśnie takie zestawienie wydaje się najbardziej prawdopodobne. Tak naprawdę czy rywalem Meksykanina byłby makabu czy Benavides, czy Charlo, jak wiele na to wskazuje, to każde to zestawienie jest na swój sposób intrygujące. Bo choć oczywiście zawsze to obóz Canelo jest stroną dyktującą warunki, to jednak trzeba przyznać, że pięściarz ten praktycznie nie toczy walk na przetarcie Zarywali nieustannie mając zawodników ze ścisłej czołówki. Czekamy więc na oficjalne ogłoszenie pojedynku z Charlo i wtedy będziemy mogli zacząć dyskutować na temat szans pretendenta. Jako termin walki już teraz możemy natomiast podawać początek maja, bo właśnie w okolicach Meksykańskiego święta Cinco de Mayo, Alvarez boksuje praktycznie co roku. W kolejnych fleszach będzie zapewne przewijał się temat konfrontacji Tyson Fury-Dillian White, bo wydaje się, że temat jej stoczenia w najbliższym czasie wcale nie jest pogrzebany. Zaplanowany na 11 stycznia przetarg odnośnie jej organizacji został przesunięty o tydzień, co oznacza, że może jest jednak szansa na porozumienie. Będę w tej sprawie trzymał rękę na pulsie, dziś na koniec chciałbym natomiast poinformować o powrocie na ring Andrzeja Wawrzyka. Pięściarz z Krakowa kilka lat temu należał do czołówki polskiej wagi ciężkiej, a na początku 2017 roku miał zmierzyć się o Mistrzostwo Świata z Diontejem Wilderem. Wpadł jednak na dopingu i do walki nie doszło i nie miało tu znaczenia, czy przyjął zakazane substancje świadomie, czy też nie. Od tamtej pory Wawrzyk realizował się w innych dziedzinach życia, jak się jednak często okazuje ciągnie wilka do lasu i po ponad pięciu latach przerwy Polak wznowił treningi. Ćwiczy obecnie pod okiem kultowego szkoleniowca Zbigniewa Rauby, a podpisanie umowy z nim ogłosiła nowa grupa promocyjna Heroes Boxing Promotions. Wawrzyk ma podobno przeplatać występy zawodowe z amatorskimi. Czy po tak długiej przerwie Andrzej może jeszcze namieszać w polskiej wadze ciężkiej? Ma 34 lata, więc stary nie jest, najpierw jednak musimy przekonać się, czy chce rywalizować na poważnie, czy bardziej się tym boksem bawić. W ringu zawsze dobrze się go jednak oglądało, więc uważam jego powrót za dobrą informację. I tym akcentem kończę już dzisiejsze wydanie flesza. Dziękuję Wam za uwagę i mówię do usłyszenia.